wszyscy kochamy Filipa Heisera. Powiedział nikt nigdy. Według teorii wielu światów jest taka rzeczywistość, w której Filip Heiser jest szanowanym dziennikarzem. I to jest chyba najlepszy dowód błędności tej teorii, bo nie jestem w stanie uwierzyć, że istnieje wszechświat, w którym heiserowanie oznacza coś dobrego. W tym krótkim filmie spojrzymy sobie na to, jak skutecznie powtórzyć sukces Filipa Heisera, czyli zrobić z siebie totalnego głupka w 5 prostych krokach. Zapraszam. Ale co by nie mówić o Filipie, to jest on postacią fascynującą. To jest osoba, która gdy tylko widzi grabie, to nie potrafi się powstrzymać, żeby na nie nie wbiec. Tylko po to, żeby zaraz po dostaniu nimi w twarz, szukać sobie kolejnych, którymi znowu przydzwoni sobie w nos. I tak w kółko. I nieważne ile razy Filip dostał już tymi grabiami, możecie być pewni, że za chwilę znów zrobi to samo. W tym miejscu filmu powinienem przedstawić postać, zrobić jakiś background, może spróbować przedstawić go od tej bardziej pozytywnej, albo chociaż neutralnej strony. Ale w tym przypadku skupianie się na szczegółach nie ma za bardzo sensu, bo jeden, wszyscy wiedzą kim jest ten... Jak się nazywa ten młody Strasburger? Heiser? A dwa, powtarzanie andronów o dziennikarstwie empirycznym myślę, że po prostu urąga waszej inteligencji, drodzy widzowie. Ale musimy sobie tutaj powiedzieć o jednej rzeczy. Mam wrażenie, że Filip Heiser jednoczy ludzi. Jednoczy ludzi w braku szacunku do niego. Złośliwi twierdzą, że Filip Heiser całą swoją telewizyjną obecność zawdzięcza Edwardowi Miszczakowi, który to pała jakąś taką irracjonalną miłością do takich Pokemonów, jak właśnie bohater dzisiejszego filmu, Natalia Janoszek, czy nawet Dagmara Kaźmierska. Więcej o Dagmarze z Królowych Życia macie w osobnym filmie. O, tutaj w karcie. Gorąco zapraszam. I coś w tym chyba jest, bo wraz z odejściem Miszczaka z obozu niebieskich, z Dzień Dobry TVN pożegnał się też Heiser i zaczął pojawiać się w telewizji ze słoneczkiem. Ale dlaczego ja tak strasznie złorzeczę na tego biednego Filipa Heisera, który przecież na pierwszy rzut oka wydaje się być naprawdę świetnym, otwartym, miłym i sympatycznym facetem. On przecież tyle już w życiu wycierpiał. No i co z tym cyklem z tytułu? O jaki cykl chodzi? Otóż jak zobaczycie w tym filmie, Filip nie jest ani trochę tym miłym, fajnym i uśmiechniętym gościem, na jakiego się kreuje. A jego kolejne głupie zachowania układają się w powtarzalny schemat. I ten cykl, ta sekwencja, choćby się waliło i paliło, choćby nie wiem co, musi się domknąć. Zresztą mam na to stosowny diagram. W kroku pierwszym Filip Heiser pompuje swojego. Ze sztucznym uśmiechem przyklejonym do twarzy pławi się w blasku swojej celebryckiej wspaniałości. Tutaj wszystko jest fajnie, słonko polsatów wesoło świeci, jednorożce srają tęczą, wszyscy są szczęśliwi. Ale Heiser nie byłby Heiserem, gdyby czegoś nie odwalił. A im więcej czasu minęło od ostatniej wtopy, tym większe prawdopodobieństwo, że zaraz coś nowego odwali i przypomni nam, dlaczego do języka weszło słowo heiserować. Swoją drogą, jak głupio się musisz zachowywać, że do języka wchodzi słowo od twojego nazwiska, którym ludzie opisują beznadziejne zachowania i wykręcanie się od odpowiedzialności za nie. W kroku drugim następuje załamanie. Filip, niesiony swoim napompowanym niczym Cepelin ego, desperacko szuka nowych grabi. Niczym kotka w rój obiera cel i dąży po trupach do jego zrealizowania. A cel jest bardzo prosty. Randka grabi z twarzą, zakończona siniakiem czoła. Takich grabi może być wiele, mogą być różne. Od prostego naigrywania się z poważnego problemu, takiego jak na przykład ataki paniki, poprzez homofobiczne ataki na kogoś, kogo się nie lubi, bardzo podejrzane akcje z fundacją, którą założyłeś i którą firmujesz swoją osobą, aż w końcu do m***a. W każdym razie, całowanie kogoś, kto całowany być nie chce, można nazwać słowem, którego ja nie użyję, ale każdy może sobie dobrać ulubione słowo do tego rodzaju atrakcji. Ale powiem tutaj tylko o najnowszej sprawie. Otóż Filip Heiser, po tym, gdy nareszcie go Znaczy oczywiście, jak skończył mu się kontrakt w telewizji, to założył budę z kebabem. Zwykła buda na kółkach, w której na patyku kręci się mięso i jest sprzedawane w bułce. Normalny fast food, przy czym podobno dość przeciętnej jakości. W każdym razie nic, co byłoby wyjątkowe na gastronomicznej mapie Warszawy. Zwabiony plotkami o tym, że różni influencerzy i recenzenci dostają tam większe porcje, na miejsce udał się Książulo. Witam was bardzo serdecznie. Który zastawił małą pułapkę. Jeden kebab kupił jako on,
a drugi poprzez podstawionego agenta. No i potwierdziło się, porcja influencerska faktycznie była większa. A samo jedzenie, mimo że podobno było ok, to jednak według słów książula, za nawet mniejsze pieniądze w Warszawie można zjeść po prostu lepszego kebaba. To jest po prostu dobry, lekko tłuściutki kurczak, jakby nie mam tutaj żadnych zarzutów. Jest to po prostu poprawny, normalny kurczak. Nie ma tutaj nad czym się zachwycać moim zdaniem. No, ja uważam, że tu jest mało mięsa, to jest to samo co w kurze warzyw, nie? Nie wiem, czy tutaj zachwytu nie ma, bo brakuje mi na przykład mięsa. Jest to dobre, ale braki w mięsie, kurde. Wolałbym po prostu więcej tego kuraka tutaj mieć. I jak możecie się już domyślić z wydźwięku tego filmu, Filip Heiser w ramach swojego nadmuchanego przez telewizję ego, no, nie przyjął zbyt dobrze tej recenzji. Najpierw jak totalny burak zgasił dziennikarkę, która zapytała go o jego budę z kebabem, że to nie jest jakaś buda, tylko królestwo kebaba. Otworzył pan budkę z kebabem, skąd ten pomysł? To nie jest budka z kebabem, to jest królestwo kebaba, proszę pani. I arogancko nakazał jej zadać pytanie jeszcze raz. Pani, jeszcze raz proszę zadać pytanie. A potem, gdy już łaskawie zechciał odpowiedzieć na zadane mu pytanie, postanowił stwierdzić, że zarówno sama recenzja, jak i ulubieniec internetu w Książulo są do d***y. Czy widział pan recenzję Książula? Widziałem, jest tak samo do d***y jak sam autor tej recenzji. No tak, bo on kiedyś przecież jadł kebaba w Berlinie, więc oczywiste, że zna się na robieniu kebabów. I nie będzie jakaś youtuberzyna, za przeproszeniem, oceniała gwiazdy TVN-u i Polsatu. Ale idąc tą logiką, skoro ja kiedyś leciałem samolotem, nawet parę razy, i nawet trochę grałem w Microsoft Flight Simulator, to znaczy, że mogę latać zabierającym na pokład ponad 800 osób Airbusem A380, nie? Ej, jak napisać samolot po niemiecku? Bo potrzebuję do mojego CV, które wysyłam do Lufthansy. Będę kapitanem? Swoją drogą, jak Filip nie chce, żeby jego budę nazywać budą, tylko wymyślił sobie jakieś królestwo, to ja proponuję, żeby taką na przykład Syrenę 105 nazywać najlepszym samochodem wyścigowym. Lepszym niż jakieś tam Ferrari. Idąc dalej, mój kanał należy określać największym na YouTubie, który na głowę bije zasięgami jakiegoś tam Mr. Beasta, a mnie należy tytułować jego wysokością cesarzem wszechświata. I w tym wszystkim będzie tyle samo prawdy, co w używaniu słowa królestwo w stosunku do zwykłej budy z mięsem kręcącym się na patyku. W kroku trzecim cyklu Heisera ludzie zaczynają mówić o kolejnym słabym zachowaniu byłej już gwiazdy TVN-u. Ludzie śmieją się z wybujałego ego i wskazują, że znowu coś się Filipowi odkleiło. W tym kroku zazwyczaj jakaś youtuberzyna, rzucając się na łatwe wyświetlenia, tak jak na przykład ja, nagra film, kręcąc bekę z tego gorszego Heisera. Czasami też sytuacja zatoczy nawet szersze kręgi i jakiś większy, ogólnopolski portal napisze o tym. A że Filip jest postacią na tyle przewidywalną, a jego cykl prawie identyczny przy każdej kolejnej iteracji, to wystarczy przekleić poprzedni tekst, zmienić tam dosłownie dwa zdania, a kliki będą się sypały jak szalone. W kroku czwartym następuje przepraszanie. Na tym etapie musi obowiązkowo pojawić się post na Facebooku albo Instagramie. I ciężko powiedzieć, czy te posty pisze sam Filip, czy redaguje je ktoś z jego otoczenia. Ale fakty są takie, że one zawsze są w takim tonie non-apology. Wiecie, no niby coś tam zrobiłem, ale nic coś takiego bardzo złego, a poza tym to mnie dotyka hejt, i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna się robienie z siebie ofiary, litanie o hejcie, o tym, że on chciał dobrze, że robi tyle dobrego, że przecież nikomu nie zrobi krzywdy, a wszystko to okraszone tanimi frazesami w stylu nie myli się tylko ten, co nic nie robi. I tego rodzaju manipulacjami dla ubogich, które mają odwrócić kota ogonem i zrobić ze sprawcy ofiarę, albo przynajmniej rozmyć cały temat. I tutaj też następuje robienie z siebie ofiary w kontekście śmierci swojego dziecka. I żeby nie było żadnych wątpliwości, ludzie, którzy próbują go triggerować, pisząc jakieś bardzo nieładne rzeczy o jego dziecku i tym wypadku, są po prostu skończonymi kretynami. Koniec. Kropka. Ale używanie tej tragedii jako tarczy, wyciąganej wtedy, kiedy PR zaczyna podupadać, jest typowym dla Heisera zagraniem. I mógłbym powiedzieć, że upadła gwiazda TVN-u nie rozumie, że każda osoba, która robi coś w sieci albo w mediach, taka jak on albo ja, dostaje masę negatywnych komentarzy. I trzeba się do tego albo przyzwyczaić, albo po prostu zająć się czymś innym. Ale moim zdaniem to nie tak, że on tego nie wie. Obstawiam, że on to dokładnie rozumie, ale cynicznie wykorzystuje te komentarze, te negatywne, czasami obrzydliwe komentarze,
a nawet swoje rodzinne tragedie, do grania ofiary i pokazywania ludziom, że to nie on jest tym złym. Wbija ludziom do głowy, że on przecież tylko coś tam małego zrobił, tam nie warto się w ogóle tym zajmować. A prawdziwymi wilanami są ci, którzy wytykają mu błędy, bo przecież on tyle dobrego robi. Na przykład organizuje zbiórki. No właśnie, zbiórki. Ostatnim krokiem w cyklu Heizera są działania charytatywne. Gdy pracował w TVN, organizował zbiórki, a teraz tylko rozdaje kebaba ze swojej budy. I teraz mógłbym się zwrócić bezpośrednio do Filipa Heizera i powiedzieć, że to przecież nie są jakieś punkty karne, jak za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, że możesz sobie iść na kurc i je zredukować. To nie jest tak, że robienie fajnych rzeczy kasuje te słabe. No, życie tak nie działa, że jak na przykład potrącisz kogoś na pasach, to musisz potem przez te pasy 3 razy przeprowadzić staruszkę i wtedy ci się twoje przewinienia kasują, a wszyscy o tym zapominają. I mógłbym tak powiedzieć, ale tego nie zrobię, bo jestem przekonany, że Filip Heizer jest tego świadomy. A to co robi, robi wyłącznie ze swojego nikczemnego wyrachowania, w którym myśli, że przecież zawsze ktoś złapie się na tego miłego, uśmiechniętego pana z telewizora, który zbiera na pieski albo na staruszków. Jestem pewien, że wszystkie jego ruchy to kombinacja jego ego, które jest tak ogromne, że jest widoczne z kosmosu, oraz cynicznych, nastawionych na manipulowanie ludźmi działań. Fakt, większość ludzi albo dostrzega to wszystko, o czym tutaj mówimy, albo podskórnie czuje fałszywość tych ruchów. Ale jest też taka bańka ludzi, wypracowana w czasach Dzień Dobry TVN, do której nie docierają te mniej pozytywne akcje. Były już na szczęście gwiazdy śniadaniówek. I tutaj cykl Heizera się domyka i startujemy od początku. Pompowanie ego, wbieganie na grabie, krytyka, przeprosiny, cyniczne wykorzystanie akcji charytatywnych i tak w kółko. I jeśli oglądacie ten film po czasie i myślicie sobie, że Filip Heizer nie zrobił ostatnio nic głupiego, to zapewniam was, że dzieje się tak tylko dlatego, że po prostu nie miał żadnej dobrej okazji, żeby wykręcić jakąś krzywą akcję. Może po prostu nie spotkał na ulicy żadnej kobiety, którą można całować wbrew jej woli. Ale nasz dzisiejszy bohater już tylko czeka w blokach, żeby znów zrobić coś głupiego. Zresztą ja tutaj mówię o jakimś cyklu, ale mało kto pamięta jeden taki mało ważny fragment z filmu Gargamela o Heizerze, który lepiej niż cokolwiek innego pokazuje, z kim mamy do czynienia. Filip generalnie jest osobą z ogromnym dystansem. No bo przecież gdyby tak nie było, to nie mówiłby o innym człowieku, że jest do d***, prawda? I pewnie jako osoba z tak ogromnym dystansem nie zepnie swoich 4 liter o krytyczny wobec niego film, prawda? I w ramach swojego dystansiku nie udostępni swoim obserwującym moich danych osobowych, żebym został pobity. Tak jak to miało miejsce w przypadku jednego hejtera, którego dane pokazał na swoim Facebooku, a potem skakał pod sufit, że ten obskoczył w p***l. Taka wspaniała osoba jak Filip Heizer, znana ze swojej dobroczynnej działalności, przecież nigdy by nie zrobiła czegoś takiego w stosunku do kogoś, kto go krytykuje. I też nigdy by się nie cieszyła z tego, że ktoś z jego powodu został pobity, prawda? Rzeczywiście dostał w twarz na ulicy? Od ciebie? Nie ode mnie. Dostał od obcych ludzi, których nie znał i których ja też nie znałem. Ale to przez to, że upubliczniłeś jego dane. Tak. No mówię, to był bardzo radykalny krok, ale absolutnie się go nie wstydzę. A no tak. Nasz dzisiejszy bohater i takie rzeczy ma na koncie. Mało tego, ten człowiek był dumny z tego, szczycił się tym, że z jego powodu ktoś został pobity. I to też jest straszny kontrast. Z jednej strony dobroczynność, fajny, miły gość z TVN-u, pozytywny, wujkowy humorek, a z drugiej strony może i został pobity przez to, że wywaliłem do internetu jego dane, ale tak naprawdę to należało mu się mocniejsze pobicie. Absolutnie się go nie wstydzę. Konsultowałeś to z prawnikami? Z nikim tego nie konsultowałem, po prostu tak czułem i tak zrobiłem i to przyniosło swój realny skutek. Wystawiłeś kolesia. Czy ja go wystawiłem? On powinien dostać kilka razy bardziej, tak mi się wydaje. Mocniejsze? To co, Filip? Wylądowanie na intensywnej terapii wystarczy? Wtedy zresztą może do szpitala będziesz mu mógł zanieść kebaba, bo przecież jesteś takim fajnym, miłym gościem. Czy może twoja żądza krwi zostanie zaspokojona dopiero wtedy, gdy ktoś, kto był dla ciebie niemiły, wyląduje na cmentarzu, co? Uderzenie w ulubieńca internetów. Kogoś, kto obecnie surfuje na najwyższej fali. Człowieka, który od pół roku
nie miał miesiąca, w którym miałby mniej niż 20 milionów odsłon, było po prostu niesamowicie, obłędnie wręcz głupie. No ale jak widać, urażone ego było ważniejsze. A już zrobienie tego, bo ktoś miał wypowiedzieć się krytycznie o twojej budzie z kebabem, to nie tylko głupota, tylko pokaz pogardy w wykonaniu kogoś, kto myśli, że pojawianie się w telewizji sprawi, że każda możliwa krzywa akcja ujdzie mu na sucho. I nawet fakt, że w sytuacji z książulem Filip Heiser miał rzekomo próbować nakręcić walkę we Freak Fightach, nie ratuje tej sytuacji. Bo po pierwsze, Filip wyszedł na totalnego buca na tym wszystkim, a po drugie, było wiadomo, że książulo oleje tą propozycję walki, bo przy jego obecnych zasięgach to, co by za nią dostał, to są jakieś drobne. Ale problem z Heiserem nie leży w tym, że on robi coś głupiego, tylko w tym, że za każdym razem przeprasza, mówi, że już nie będzie, tylko po to, żeby za chwilę zrobić dokładnie to samo. A zamiast uczciwie podejść do popełnianych przez siebie błędów, odwraca kota ogonem, robiąc z siebie skrzywdzonego pana, którego tak bardzo nienawidzą, a on tylko chce robić te fajne, charytatywne akcje. To tyle na dziś. Jak coś, to zapraszam na mojego Instagrama, gdzie wrzucam informacje o live'ach, a czasami też postuję jakieś śmieszne memy. Zapraszam też gorąco na naszego Discorda, gdzie mamy super zgraną i fajną społeczność. Teraz już się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Ale Heiser nie byłby Heiser... Ale...